Dzień dobry, z tej strony Rafał Szadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynamy od omówienia tego, co się dzieje, jeśli chodzi o sentyment wobec ryzykownych aktywów. No i widać, że poniedziałkowa sesja przyniosła dalsze spadki, dość głębokie nawet w przypadku spółek technologicznych, bowiem Nasdaq stracił aż 1,4%. Generalnie ostatni tydzień dla amerykańskiego rynku akcyjnego jest najgorszy od marca i wszystko przez obawy, że kolejne podwyżki stóp procentowych amerykańskiej rezerwy federalnej wepchną tamtejszą gospodarkę w recesję w drugiej połowie roku, bo tutaj rynek wycenia, że faktycznie możemy mieć do czynienia z podwyżką stóp procentowych w lipcu i we wrześniu, praktycznie bez szans na obniżenie kosztu pieniądza przed końcem roku. Restrykcyjna polityka monetarna w połączeniu ze spadającymi wskaźnikami koniunktury. No to nie są dobre informacje dla inwestorów na rynku akcyjnym i stąd widzimy cały czas, że sentyment pozostaje nie najlepszy, choć jeśli chodzi o początek wtorkowych godzin handlu, widać pewne wyhamowanie spadków, bo notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy próbują odbijać, a niemiecki DAX znajduje się dokładnie tam, gdzie 24 godziny temu, czyli w okolicy poziomu 15 900 punktów. W trakcie sesji azjatyckiej pojawiły się pewne sygnały, które wsparły popyt na ryzyko. Mowa mianowicie o silniejszej stymulacji ze strony chińskich władz. To poprawiło trochę sentyment na tamtejszym rynku, też pomogło notowaniom dolara australijskiego, który odbił po dość mocnych spadkach w ubiegłym tygodniu. Zatem ten sentyment nieco się ożywił. Dodatkowo też potwierdzona została wizyta amerykańskiej sekretarz skarbu Janet Yellen w Chinach na początku lipca, co będzie taką pierwszą od dawna ważną wizytą wysokiego rangu amerykańskiego urzędnika w Chinach, co daje szansę na ocieplenie stosunków pomiędzy dwoma największymi światowymi gospodarkami, które w ostatnim czasie nie były najlepsze. To dla nikogo nie jest niespodzianką, że Stany Zjednoczone z Chinami spierały się w ostatnim czasie o bardzo wiele rzeczy i ta wizyta zapewne pomoże nie tylko w ociepleniu sentymentu, ale także w nawiązaniu większej współpracy. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, euro-dolar odbija z okolic 1,09. Dzisiaj w kalendarium powinniśmy zwrócić uwagę na wstępne dane o zamówieniach w amerykańskim przemyśle za maj, a także opublikowane zostaną wskaźniki koniunktury, zarówno konsumenckiej, jak i gospodarczej. Poznamy indeks zaufania konsumentów Conference Board oraz indeks aktywności z Richmond za czerwiec. Obok tego dzisiaj rusza także doroczne sympozjum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze, organizowane przez EBC. Komunikaty, jakie wysyłali bankierzy centralni w ostatnim czasie, były jastrzębie i chyba takiego przekazu powinniśmy oczekiwać, szczególnie, że szefowa EBC Christine Lagarde na ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu jasno dała do zrozumienia, że na kolejnym zobaczymy następną podwyżkę stóp procentowych. Bank Anglii także zaskoczył po jastrzębiej stronie, zatem tych zaskoczeń związanych z inflacją było w ostatnim czasie dość sporo i to wywiera cały czas presję na bankierów centralnych. Będziemy mogli posłuchać, jakie oni mają remedium właśnie na walkę z cały czas wysoką na świecie inflacją. No i na podstawie tego będzie można próbować szacować, jak będzie wyglądała dalsza ścieżka stóp procentowych. Jeśli jesteśmy przy rynku walutowym, rzut oka na złotego, który cały czas pozostaje relatywnie silny, mimo tego mieszanego sentymentu, spadku na rynku akcyjnym czy jastrzębich komunikatów wysyłanych przez bankierów centralnych na świecie, widzimy, że euro kosztuje 4,42, a dolar tylko 4,05 zł, czyli cały czas polska waluta znajduje się w tym trendzie aprecjacyjnym.
Na koniec surowce. W przypadku notowań ropy niewiele się dzieje. Ryzyka związane ze spowolnieniem gospodarczym no, niekorzystnie oddziałują na oczekiwania związane z popytem i stąd WTI poniżej 70 dolarów za baryłkę, gdzie już no, dość dobrze tutaj, dość trwale pozostaje poniżej tego poziomu. Jeśli chodzi o złoto, no, sukcesywnie coraz niżej, w tym momencie poniżej 1930 dolarów i to wszystko przez te jastrzębie sygnały wysyłane przez bankierów centralnych. Jeśli przekaz z portugalskiej Sintry także będzie no, należał do tych ostrzejszych, to jak najbardziej możemy widzieć próbę zejścia w kierunku 1900 dolarów za jedną uncję złota. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.